Tak. Dzisiaj ruszają pierwsze ogólnopolskie targi rozwodowe. To jest dziwnie brzmi troszkę, prawda? Dziwnie. Ciekawe, co może być wystawiane na targach rozwodowych. Jaka rozrywka, jakie produkty, tak. Jakie usługi. O to chodzi. O tym wszystkim z Dorotą Naruszewicz, aktorką. Dzień dobry. No i Piotr Mosak, psycholog. Właściwie nie o tym wszystkim, bo nie będziemy rozmawiać o targach, tylko będziemy rozmawiać o tym, że pandemia zdynamizowała kwestie rozstań w związkach, również tych 50+. I chyba zmienia się w ogóle nasze podejście do rozwodów, tak, takie postrzeganie społeczne, nie? Dokładnie tak, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach ludzie są odważniejsi. Nie ma już takiej presji społecznej, że kobieta po rozwodzie to jest ktoś gorszy, że kobieta po rozwodzie sobie nie poradzi, że kobieta po rozwodzie, no bez tego mężczyzny to po prostu jak bez ręki czy bez nogi. Zwłaszcza dzisiaj już to się zmienia. Po 40-50. Tak, prawda? Dokładnie. Doroto? Tak. Jak to było? Jaka jest twoja historia? Oj, urodziłam się. Nie, no, moja historia jest taka, że rzeczywiście już to jest taki rozwód po 40 i po 50, ale nawiązując do tego, co pan powiedział, rzeczywiście ja nie czuję żadnego obciążenia tym. Niegdyś być może jeszcze jakimś stygmatem, prawda, rozwódka. No, zwróćmy uwagę na to, że przecież w tej chwili są takie pojęcia jak singielka. Nie ma stara panna. Stary kawaler. Nie ma. Jest coś takiego co najmniej neutralnego jak właśnie singiel, singielka. Ja w ogóle nie miałam... Znaczy to był najmniejszy problem, prawda, taka obawa przed jakimś takim... Ostracyzmem właśnie, że tutaj... Już... A lęk przed samotnością? Wiesz, to można być samotnym i w związku, prawda? No. Ta samotność może nam towarzyszyć nie tylko w dowodzie, ale i po prostu na życie. Także tego się nie obawiałam. Raczej zmiana, raczej... Tak jak to powiedziała Monika Bellucci, bo bardzo zapamiętałam tą jej wypowiedź. Ona powiedziała coś takiego, że nawet po wieloletnim związku, czy wręcz po wieloletnim związku, dobrze czasem być samym. Nie należy się obawiać samotności. Mhm. Ileż to daje możliwości też na poznanie siebie w nowej sytuacji. Można w ten sposób na to spojrzeć. Piotr, czy to jest tak, że dostrzegasz różnicę w takim podejmowaniu decyzji o rozwodzie po 50, jeśli trzymamy się gdzieś tej granicy, jeśli chodzi o płeć, na przykład mężczyźni versus kobiety? Czy widzisz tutaj jakieś różnice? I kobiety są odważniejsze teraz. One przychodzą, cały czas przychodzą pary pracować nad tym związkiem. Natomiast kiedy dzieci są dorosłe, kiedy już nie ma jakichś zobowiązań, kiedy już kredyty się kończą, kiedy każdy już ma jakąś ustaloną pozycję ekonomiczną, społeczną, zawodową, w tym momencie nie ma czegoś takiego, że oni muszą wytrzymać. I łatwiej jest nawet się dogadać lub dostrzec, że mam dość, że mi jest niewygodnie, że była presja, że była samotność w związku. I teraz dlaczego mam to ciągnąć? Zwłaszcza jeżeli praca nie idzie, idziemy do tego psychologa i któraś ze stron mówi, no nie, ale co ty kombinujesz, daj spokój, przecież jest dobrze, idź się napraw, wróć do domu, będzie okej. I wtedy ta osoba, często to są kobiety, idzie, naprawia się i mówi, no ale ja mam dosyć tego faceta. I uwaga, mężczyźni są zaskoczeni. No oni myślą cały czas, no bo kobiety się zmieniają, a mężczyźni potrzebują trochę czasu, że ona jednak sobie nie poradzi, że ten mężczyzna w domu to jednak to jest jakaś, nie wiem, co najmniej ozdoba, jakaś nobilitacja do czegokolwiek i oni są często w szoku. Ale jak to? I czasami, z rzadka, kiedy pojawia się ten pozew, ten mężczyzna mówi, ale panie Piotrze, ona złożyła pozew. Ja mówię, ale obiecywała, że to zrobi. A on mówi, ale ja nie wierzyłem. I on dopiero bierze się za robotę. Ja mam taką wrażenie, że kobiety rzadziej podejmują taką decyzję. Czasem są zaskakiwane różnymi okolicznościami ze względu może na dostęp do równoległych partnerów i tak dalej, ale z drugiej strony potem lepiej sobie radzą. Znaczy ta ich umiejętność ogarniania życia, która wielokrotnie, one są przodownikiem w tym, no potem procentuje w tym, że ich życie się aż tak diametralnie nie zmienia, a mężczyzny się bardzo zmienia. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, że mężczyźni często odchodzą, bo znajdują sobie kogoś na boku. Właśnie. I na tych targach być może są te rogi do kupienia na przykład, co są, powinny być. Natomiast kobiety odchodzą, bo mają dość. Bardzo często jest tak, że nie mają nikogo w zamian, tym bardziej mężczyzna jest zaskoczony, że ona sobie poradzi. Jak? W ogóle bez mężczyzny? Albo ja, albo ktoś inny, a ona nie. Ona mówi nie, ja mam dość. Dobra, to jak teraz wygląda życie singielki? Masz powiedz poczucie, teraz, że się zmieniłaś? Teraz mamy weekend, co się będzie działo? No,
jak wygląda życie singielki. Przychodzi do Dzień Dobry TVN w sobotę. Nie jestem w stanie w ogóle opowiedzieć w tak krótkim czasie, ale mówię, wyciągając wnioski z tego zdania, które mi tak zapadło, o którym wcześniej wspominałam, cóż, ja widzę szklankę do połowy pełną. To nie jest koniec czegoś, tylko początek czegoś nowego. Ja nie żyję nadzieją, że kogoś jeszcze spotkam, bo może tak będzie, może tak nie będzie. Nie wiem. Ale się nie bronię. Ale się oczywiście nie bronię, natomiast jest jak jest. Po prostu poznaję siebie i jest dobrze. Chyba też to, co mówisz, jest takie znamienne, że nie ma tej presji na bycie z kimś, prawda? Często jest tak, że jak się rozstajemy po 30 czy koło 40, to jest tak, że muszę złapać ten jeszcze ostatni uciekający pociąg. Wiesz, to potem, dokładnie do tej prawda? Pory życie pędziło, prawda? Przecież wszystko się zaczynało. Tu dzieci, tu dom, tu szkoła, tu gotowanie, tu odwożenie, tu przywożenie, tu jeszcze praca, tu coś. A tu jest na razie właśnie taki spokój. No właśnie czas na podniesienie głowy i zobaczenie, ojej, ten horyzont tam dalej sięga, a nie tylko tu. Ale ja patrzę na ciebie, jako jesteś piękną kobietą i się zastanawiam, jak to jest możliwe, że masz ten spokój. Bo ja, gdybym była mężczyzną, nie dawałabym ci spokoju. Prawda? Tak, Gosiu? Różnica w płciach jeszcze jest taka, że kobieta do 40, jeżeli nie ma związku, nie ma dzieci, to jeszcze chce je mieć. Czyli jest jakby zniewolona przez biologię chociażby, przez oczekiwania własne, czy społeczne, czy rodziców. A po 40, kiedy wszystko się zmienia, czy tam w tych okolicach, ona już nic nie musi, ona już tylko może.